Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator 22. Tym razem zapraszam na serię Pan na Włościach. Jesteśmy tutaj na polu numer 17 i za chwilkę rozpoczniemy siew nawozu. Mamy tutaj kontakt do zrealizowania, więc zaczynamy dzisiejszy odcinek. Pole jest małe, więc powinniśmy w miarę szybko zrealizować ten kontrakt. I mamy to. Nawożenie odbieramy wstecz. Dobrze. Ruszam z powrotem do bazy. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają Wam się filmy. Do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie serdecznie dziękuję i proszę oczywiście o więcej. Zapraszam na wszystkie moje serie, nie tylko na Farmingu 22, ale również i na Farmingu 19. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16, codziennie nowy odcinek. Odcinki są puszczane naprzemiennie i nie zapomnijcie o ustawieniu YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w 4K. I zapraszam też na kanał Tomixa, świetnie zapowiadający się młody YouTuber. Oczywiście link do jego kanału w informacjach poniżej filmu. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia kanału. Tak, pojawiło się troszeczkę nowych modów Mauriciego Spencera. Warto odwiedzić jego stronę. Między innymi pojawił się fajna kosiarka, chyba Kronun. Muszę jeszcze to sprawdzić, ale ma 2-milionowy bunkier w sobie, więc jakby to powiedzieć, nie potrzebujecie w ogóle przyczepki. Możecie nawet ją podłączyć, żeby jakby tutaj zwiększyć swoją możliwość załadunkową. Pojawiło się kilka nowych aktualizacji. Ok. A to nie tu, to tu wchodzimy. Pokażę Wam. Mauricio Spencer. Sieczkarnie pojawił się dokładnie. Mamy tutaj sieczkarnię Mauriciego. Kronę właśnie. Spójrzcie, pojemność. Prawie 1 000 000, więc tak naprawdę potrzebujecie tylko przyczepki i naprawdę nie potrzebujecie dodatkowych urządzeń do tego, aby ta kosiarka też funkcjonowała. Oczywiście pojawiły się też do niej, już wchodzę, headery, przystawki. Bardzo proszę.
Jeżeli chcecie przekonać się, jak one działają, proszę bardzo. Sporo ich jest. Zapraszam do odwiedzenia strony Maurycego. Dobrze. I teraz tutaj, o, mamy tu kontrakt. Na sianie rzepaku. Puszczę pracownika po drugiej stronie, żeby tutaj nie było problemów, że nie obsiewa. I resztę pracy wykona nasz pracownik. Jak widzicie, pojawił się brud tutaj związany z przejeżdżaniem przez pole pełnego wapna. Dodatkowy mod, wspomniałem o tym w poprzednich seriach, że taki mod też sobie tutaj uruchomiłem. Dobrze, dzisiaj mamy tak naprawdę kontrakty na zasiew. Widzę pola numer 6 i 26. Więc tak naprawdę dzisiaj wsiadamy do John Deere'a i ruszamy. Kupić trochę owiec. Chyba pojawił się nowy patch 1.3. Jeszcze go nie ściągnąłem, albo już ściągnąłem. Mam taką informację na Steamie, że się taki patch pojawił. Ale wydaje mi się, że jeszcze chyba nie został zainstalowany, bo nie widzę jakiejś takiej informacji. Myślę, że niedługo się on na stronie Steama pojawi i będzie on do pobrania. Liczę na to, że troszkę tutaj pozmienia, jeżeli chodzi o kwestię płynności gry. O, muszę tutaj sprzedać ten ciągnik, klasa, ale to dzisiaj powinienem zrobić. Pojawił się też mod na wynajem pól, jeżeli jesteście oczywiście takim czymś zainteresowani. Jeśli nie macie tutaj kasy na początek lub nie macie pomysłu, jak zdobyć bez modów dodatkowe pieniądze, to możecie wynajmować pola i je uprawiać, płacić za dzierżawę. Jeżeli jesteście oczywiście tym zainteresowani, to wam pomoże mod do ściągnięcia. Już chyba nawet na mod hubie jest, tak mi się wydaje. O, mamy godzinę 14, za chwilkę skończy się dzień. Tak też sobie pomyślałem, że może to jest też czas na uruchomienie jakiejś produkcji, w jakimś budynku produkcyjnym. Nie wiem, czy nie będę musiał najpierw uruchomić tartaku, aby mieć. O. Palety.
No ale to za chwilkę się przekonamy. Wchodzimy tutaj teraz do planera zwierząt i sprawdzam, co my tutaj mamy. Czyli szwajcarskie krowy, owce kupione. I teraz musimy kupić chyba szwajcarskie czarno-brązowe, ale ten wybierz te najmłodsze. Kupujemy tak wstecz. I ruszamy z powrotem. Myślę, że to będzie przedostatnia rasa. Została nam tylko już jedna rasa do kupienia. 44 sztuki, nie, 88. I jeżeli chodzi o kwestię owiec, będę już miał to za sobą. I może warto byłoby kupić tutaj fabrykę tkanin. Nie wiem, ile tam już jest wyprodukowanej tej wełny. I co będzie potrzebne do tego, żeby tą fabrykę uruchomić. Obawiam się, że będą potrzebne palety. Nie mam rozwiniętej jeszcze tutaj gospodarki, jeżeli chodzi o kwestie stolarni. Ale mam też jeszcze ziemniaki, dość sporo ziemniaków, więc może warto byłoby właśnie też coś uruchomić z ziemniakami. Nie wiem, czy to jest jakaś gorzelnia, czy też nie. Bo jakoś nie przychodzi mi żaden pomysł, na co wykorzystać taką ilość ziemniaków. Oj. I wjeżdżamy. Za wiele tej wełny też na razie nie mam, więc wybieramy, przenosimy do hodowli. Dobrze. Teraz sprawdźmy, jak wyglądamy z kontraktem. No, ukończony. Teraz pole numer 26. O, to będzie dość duże pole. I ruszamy w stronę pola numer 26. Tam pozbierałem kamienie. Zobaczymy, czy kamienie dalej będą na tym polu. No, sarna. No, jestem bardzo ciekaw. Bo kamyki zebrałem. No, więc zobaczymy.
Została mi też tutaj trochę trawa do zebrania z dwóch pol przy sklepie. No i jak widzicie, kamieni cała masa. Zmieniamy na pszenicę. Pszenica, jeszcze go sprawdzę. Tak, pszenica. No i ruszamy. Z realizacją tutaj kontraktu, a my dalej wracamy do John Deere'a. O, widzicie, tu jeszcze zostały nam kamyki. Na śmierć zapomniałem o tym. Że tutaj jeszcze mam Deutsche Pfarrei i jakoś te kamyki mi umykają. Czyli teren sprzedajemy. Teraz trzeba by sprawdzić, jak my tutaj wyglądamy. Może odwiedzę. Przy okazji sprawdzę to pole. Tu już wszystko zebrane. Tutaj też zebrane. Tu też 47 też zebrane. Tutaj też zebrane. Osiemnastka wydaje mi się, że też zebrałem. Nie wiem jak jedenastka. Odwiedź, sprawdźmy jeszcze tutaj pole. Tu rośnie pszenica. O, i możemy ruszyć na to pole. To ruszamy na pole numer, nie pamiętam jaki, ale powinniśmy go znaleźć. I tam rozpoczniemy zbieranie kamieni. Jakąś pracę musi dojść wykonywać, prawda? O, tu mamy jakąś stolarnię. Pasowałoby tu jakieś rozpocząć produkcję. Czternastka, dokładnie pole numer 14. Chyba pociąg nie jedzie, nie? Nie, nie jedzie.
antenę muszę kupić. I rozpoczynam zbieranie kamieni na 14. Dobra. Teraz to już mogę sobie spokojnie wrócić. Do John Deere'a i jeszcze jadę po kolejną partię owiec. I ja myślę, że w dzisiejszym, może nie odcinku, ale w dzisiejszym dniu na farmingu uzupełnię całą owczarnię. Myślę, że godzina 14, tak chyba będzie. Choć powiem wam, że troszkę gra mi się ustabilizowała. Mam dużo mniej poważnych zacięć. Nie do końca też to rozumiem, z czego to wynika. Próbowałem wielokrotnie tak zoptymalizować tą grę, ale zawsze gdzieś się tutaj zdarzy jakiś mały problem. I tak to niestety czasem wygląda. No, może nowy patch spowoduje, że coś się zmieni, ale też tak do końca nie jestem przekonany. Widziałem tam nowe urządzenia, nowe maszyny. Chwęt chyba, jak dobrze widziałem, się pojawi. Nie wiem, czy jakiś nie nowy ciągnik. Więc w ramach pewnie przeprosin lub zmiany polityki Gianta dostaniemy oprócz jakichś zmian nowy sprzęt. Dobra. I kupujemy owieczki i ruszamy z powrotem na bazę. Na szczęście Fendt tutaj pojedziemy. Na szczęście Massey wrócił, więc zaraz podepnę do niego przyczepkę samozbierającą i zbiorę pozostałą trawę. Jeszcze może raz przejadę John Deere'em. Może teraz skoszę te niedociągnięcia, które są na dwóch polach. Będziemy koło nich przejeżdżać, więc zwróćcie uwagę na lewą stronę. I tak zastanawiam się, czy nie postawić dzisiaj jakiejś szklarni. No dość młoda godzina. Jeszcze nie mamy połowy odcinka. Myślę, że zbieranie trawy dość szybko pójdzie. Jeszcze sprzedam tego klasa. Bo chyba raczej nam nie będzie do niczego potrzebny.
Przynajmniej odzyskam jakieś fundusze. No, 1 600 000. No nie jest tak mało, nie? Tu jeszcze mam zboże, ziarna, przepraszam. Na razie ich nie będę uzupełniał w tym siewniku, bo chcę ten siewnik sprzedać. Tak pomyślałem sobie, że kupię sobie nowy siewnik. Tylko niestety on ma dość dużą pojemność, prawie 100 tysięcy. Tam jest sporo ziarna. Nie chcę, żeby tu gdzieś zalegało to ziarno, więc jakby tu powiedzieć, na obecną chwilkę nie mogę nic tutaj zrobić. Wybieramy, przenosimy do hodowli wstecz i odstawiam John Deere'a. Zmieściłem się w tych drzwiach? Chyba tak, nie? No, jesteśmy. Ruszamy po przyczepkę. Dobrze. I pojedziemy po tą trawę. Na szczęście daleko nie mamy, więc muszę zmienić, o właśnie, jeszcze raz przejadę.
No, troszkę tutaj udało mi się usunąć. No, tutaj raczej nie dam rady wjechać. Dobrze. To lecimy zebrać tą trawkę. No i jak widzicie, ładnie to idzie.
No, uda mi się chyba dobre 150 tysięcy zebrać. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie Wam serdecznie dziękuję. O, tutaj mała mijaneczka. I proszę oczywiście o więcej. Pamiętajcie, start godzina 16. Codziennie puszczany jest nowy odcinek. Odcinki puszczane są naprzemiennie. I pamiętajcie o ustawieniu YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w 4K. Tutaj chyba mamy wszystko zebrane. Dokładnie. Zapraszam też do kanału gracza Tomix. Bardzo młody youtuber, serdecznie zapraszam na jego kanał, link oczywiście w informacjach poniżej filmiku i zapraszam do dzielenia się, do pisania swoich uwag, spostrzeżeń, wydawania swoich opinii. No, mówiłem o niezawieszaniu się, a tu mamy niestety sytuację właśnie. No, prawie zgarnąłem tą trawkę. Zaraz zobaczę, czy drugą stroną uda mi się w miarę to chwycić. I będę miał już koniec. No, prawie, prawie. No niestety moja poznańska natura mówi wszystko. No to wszystko. Jeszcze przejadę. Sprawdzę, jak to wygląda. Czy gdzieś tutaj czegoś nie zostawiłem za sobą, ale wydaje mi się, że wszystko ładnie zebrałem, tak jak mówiłem, 150 tysięcy z dwóch pól. Ładnie. A może to zrzucę. Do budynków produkcyjnych uzupełnię trawę. No, wydaje mi się, że zebrałem całą trawę. Dobrze, to możemy te dwa pola sprzedać. Sprzedajemy. Sprzedajemy. Tu mam jakąś informację, że kamienie zostały zebrane. Czyli też możemy sprzedać. Dobrze, to jeszcze pojadę sobie na pole numer 11 i sprawdzę, jak tam wyglądam, jeżeli chodzi o kwestie kamieni.
Ale wydaje mi się, że tutaj też zebrałem kamienie. Dokładnie tak. No i wydaje mi się, że na obecną chwilkę nie mam chyba pola, na którym mógłbym zebrać kamienie. Więc spokojnie mogę wracać dojczem na bazę. To będzie tak trochę odcinek z powrotami. Przy okazji umyję go. No i tak naprawdę zostało nam jeszcze jakieś szklarnie do postawienia, więc tak sobie pomyślałem. A jeszcze tą trawę muszę zwieść. Może tą trawkę zrzucę tutaj do suszarni. Niech się z tego powstanie sianko. Powolutku się zbliżamy. 12 milionów. A jeszcze można byłoby tutaj przejechać tą trawę. O, to jakaś mała mianeczka. Ale i wam powiem, że no, dużo więcej się czasu zaoszczędzi dzięki tej kosiarce. Jeszcze tylko zrzucę kamienie. Obmyjemy. No, jak widzicie, dość porządnie uszkodzone. Maszyna, musiałbym ją pomalować. Ale najważniejsze, że działa. Tutaj mamy, wsiadamy i ruszamy z powrotem. I myślę, że rzucimy rzeczywiście do tej suszarni.
Uzupełniona kiszonka. Dobrze. Trawa, słoma jest. W sumie mógłbym pojechać po kiszonkę. O, powoli robi się ciemniej. I sprawdźmy budynki produkcyjne. Szklarnie, właśnie te szklarnie. I tak sobie myślałem. Że to będzie też dobry tutaj, dobre miejsce na te szklarnie, na umieszczenie tych trzech szklarni, bo tu mam tylko sałatę, pomidory i truskawki. I wydaje mi się, że więcej nie będę potrzebował. Troszkę oddalę. Mamy trzy szklarnie, kolejny budynek. I teraz pojadę sobie może sprzedać tą kiszonkę do biogazowni. Na razie nie wrzucę jej do... A może wrzucić? Sprawdzę jeszcze tą biogazownię. Mam dokładnie milion trawy, więc jeździe rzucać tutaj tą kiszonkę. O, my
myślę, że powolutku będziemy tutaj kończyć odcinek. Szklarnie mamy postawione. Jeszcze będę musiał tutaj pouzupełniać się. I będę też musiał kupić chyba jakiś zbiorniczek na wodę. Tak mi się wydaje. Dobrze, dojechaliśmy do biogazowni. No to sprawdźmy ją. Hmm. 94 tysiące. Widzicie, kiszonka, co tutaj mamy, gnojówka, obornik, kurczę, ciekawe. Jak widzicie, mamy kiszonkę i przepis. Mhm. Brakuje nam gnojówki, brakuje nam obornika. I buraki. To ciekawe. No ale pierwszy budynek produkcyjny już jest. Jestem ciekaw, jak tutaj wygląda kwestia, jeżeli chodzi o ziemniaczki. Nie wiem, czy nie postawić jeszcze jeden budynek produkujący kiszonkę. Myślę, że będzie to dobry pomysł. No, sporo tej kiszonki będzie tutaj potrzeba. No ale pierwszy budynek produkcyjny jest kupiony i działa. Więc jakaś tam produkcja została uruchomiona. I wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, jeżeli chodzi o właśnie tutaj kiszonkę. Jeszcze tutaj będę musiał udać się po jakiś tutaj zbiorniczek.
na uruchomienie produkcji. A może najpierw trawa. O, jak widzicie. I budynki. Zobaczmy produkcję. Oj, sporo tych budynków tutaj pościągałem. Jak widzicie. Ale wrócę chyba tutaj do tego. I tak się zastanawiam, czy to, ależ ja myślałem, że to jest takie duże. No i teraz muszę zastanowić się, gdzie to postawić jeszcze. Jednak to trochę miejsca zajmuje. Poobracamy. Może tutaj. Nie wiem, czy nie będzie za wąsko. Literka L, M. Trawę mam. I zaraz sprawdzę, czy jest ok, czy nie ok. Ach, bo wydaje mi się, że jest dobrze.
Oj, możemy robić sieczka z kiszonki, słoma, włącz. Nie mam słomy. Okej. Jeszcze nie mam słomy, niestety. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście na kolejny serii Pan na Wościach oraz na pozostałe serie w farmingu 22 oraz w farmingu 19. Trzymajcie się ciepło, przede wszystkim życzę dużo zdrówka, pozdrawiam, Shadow R, cześć.